Po Katowicach, Sosnowcu, Rybniku, Zabrzu, Gliwicach i Zawierciu laboratorium wykonujące testy genetyczne na obecność COVID-a ma teraz Częstochowa. O taką placówkę w północnym subregionie województwa śląskiego jeszcze w kwietniu apelował do Ministerstwa Zdrowia prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. To jest pierwsze laboratorium w regionie północnym i ono ma służyć Częstochowie i wszystkim ościennym powiatom. Czyli ono służy gdzieś populacji około 700-750 tysięcy ludzi. Laboratorium przyjmuje zlecenia m.in. innych placówek medycznych. Przyjmujemy próbki, które nam zlecają placówki związane z medycyną, ale również korzystanie z naszych usług i to dość sporej ilości osoby prywatne. Takie laboratorium sprawia, że pacjenci z naszego regionu krócej teraz czekają na wyniki testów. To jest kwestia wygody dostarczenia tych materiałów, bo tak naprawdę nie trzeba jechać 100 km po to, żeby je zawieźć. To wystarczy przyjechać kilka kilometrów do naszego szpitala. Natomiast same badania odbywają się tutaj w laboratorium mikrobiologicznym.